Kobiety mafii, Ela Gami. Na wstępie chciałam pozdrowić panów policjantów z mojej rejonowej komendy policji, komenda numer 5 w Krakowie, ulica Zamojskiego. Na ostatnim live zostałam skuta. O, tutaj mam siniaki na rękach. O. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, no bo mam tutaj całe sine ręce. I jeszcze oprócz tego boli mnie bardzo prawa ręka. I próbowałam dzisiaj pisać prawą ręką i nie mogę. Po prostu nie jestem w stanie nic napisać. Więc nie wiem, czy mi wykręcili nadgarstki, czy po prostu, nie wiem, zmiażdżyli. Tu też bardzo mnie boli tutaj cała dłoń z nadgarstkiem. Tu mam takie zasinienie. I tutaj też. On. Kobiety mafii, Elżbieta Gawin. Trzeba się starać i tworzyć, działać, walczyć. Pamiętajcie! Ela taki trochę gangus jak nasz Tomuś. Wszyscy winni, też bez dziecka. Jej to nawet Marusi nie można było wydać. Tam tylko pluszak. Chociaż i w tym przypadku również liczę na interwencję mopsu. Chciałabym już nie mieć tego dziecka małego, tylko większe, żebym sobie mogła na tych live'ach pić wódkę, zachowywać się jak dziecka, śpiewać piosenki. Ja pierdolę! Chciałabym mieć starsze dziecko, żebym mogła pić wódkę i zachowywać się jak na live'ach. Ja na początku chciałem powiedzieć plus jeden. Ja nie wiem jakby w jakim wieku i o jakim dziecku, w jakim wieku ona mówiła, ale ja ogólnie nie lubię dzieci do trzeciego roku życia. Są bezużyteczne trochę. A jak już mają te 3-4 lata, chodzą, coś tam zaczynają mówić, zaczynają rozkminiać, wiesz, próbują w chuja polecieć pierwszy raz. Wiesz, jakaś taka mało przemyślana intryga jest. Mnie to w kurwę bawi. Ja lubię takie dzieci. Ale jak są takie małe, to nie. Ogólnie dzieci powinny się rodzić w wieku 4 lat. 3-4 lat, no. Że już chodzą i mówią. To wtedy zajebiste jest, bo potem patrzy na takie, do takiego ziomka. Bo na początku te dzieci się katastrofalnie rozwijają, wiesz. Nie chodzą w miesiąc i tak dalej. A potem z miesiąca na miesiąc one urosły dwukrotnie. Potrafią mówić, wiesz, nie wiem, grają w piłkę, zaczyna ci, nie wiem, coś klikać na telewizorze i on to ogarnia i mówisz, ja pierdolę, fajnie. Tak, wiesz, z dnia na dzień widzisz, jak to dziecko się rozwija, tak z trzeciego roku życia to takie, ja nie lubię. Czyli mi Kosia też nie kochasz. Zajebiste pytanie, z tym, że ci kotem ma 9 lat w tym roku. Skakać, szaleć, robić jakieś głupie rzeczy i żeby nikt się do mnie nie przypierdolił, że po prostu znowu coś nie tak. Dzisiaj w piłkę graliśmy. I nie. I widzicie, był na obozie piłkarskim tydzień temu i był w Hiszpanii 2 tygodnie przedtem. I już lepiej piłkę przyjmuje, stary. Już jak mu takiego, wiesz, takiego chlapu na 30 metrów puszczę, to próbuje ją zgasić. A przedtem to się odsuwał, żeby tą piłką nie dostać. No i jakby widzisz, że to w kurwę się rozwijają te dzieci. Nie jest mi to dane, bo muszę czekać, aż córka skończy 18 lat. A ma teraz 10, więc ona skończy 18 lat w 2028. Ja będę wtedy mieć 58 lat. No to raczej trochę będzie za późno, żeby sobie jeszcze troszeczkę poszaleć, wyskakiwać na live'ach w bieliźnie albo półnago, wykupiać, pić alkohol, pić szampana, zapraszać kochanków i w ogóle jakieś robić bzdury, także po prostu no... Mam problem. Zanim poznałem to uniwersum, to myślałem, że to jakiś ostry sarkazm. Ale nie, nie, to po prostu twarda proza życia. Grożono mi, że mnie paralizatorem potraktują, że... No tak, dostałam parę razy pałką w głowę. O. Zresztą mam tutaj ślad. O. Tylko nie pamiętam, czy z tej strony, czy z tej. To na wpizdę i nie pamięta, gdzie ją boli. Także, po pierwsze, przerwali mi live'a. 3 godziny mnie maltretowali, gwałcili,
w moim przedpokoju, że mnie skuli. Po tym opisie mam wyraźne wątpliwości. Co? Policja zatrzymała ją gwałtownie skuta? Wątpliwości, czy to była prawdziwa... Ale jak chcecie, to jej nudy latają po sieci. Ja niestety kiedyś to widziałem, bo ktoś to wrzucił. Policja? Czy też jakiś alkoholowy sen erotyczny? Ona mi na taką wygląda. Najwyżej tutaj, a też to mi mogę usiąść na kolanach, o. Będzie jego tutaj dziewczyna zazdrosna, o. Dobra, Paramaxil to ruch. Dzwonię do tej. Ciekawe, kto więcej razy zrobił loda. Paramaxil czy Ela Gavin? Ale tytułem wstępu. Ela to matka. Bo wszyscy tam ludzie teraz jest hejterzy się odpalili i w związku z moją córką i w ogóle. Elu, po prostu ludzie uważają, że... Tak i mordę. Tak. Moje córeczce robią pranie mózgu, tak. Że ja jej wszystko kupię, we wszystkim jej pomogę, że może zawsze na mnie liczyć, że rozpaczam i płaczę przez to, że jej nie ma. I ona wie, że ci ludzie, te instytucje, które ją zabrały i tam, gdzie się nią niby zajmują, nie? To ona ma dopiero 13,5 roku, ale na szczęście nie ma 5 lat, prawda? A ja... Słuchajcie, ja moje dziecko uświadamiałam politycznie i pod każdym innym względem, bo te dzieciaki przychodzą, bo też mają surowych rodziców, a chcieliby mieć taką mamę jak ja, po prostu, taka jest prawda. Katolicka. No to tak, no. O! Pewnie nie mów takich rzeczy. Wolałbym w bidulu mieszkać, niż mieć cokolwiek z tobą wspólnego w życiu. I dlatego uzdrowili, bo chcieli. Ale nie ma Boga, nie ma diabła, nie ma anioła stróża, nie ma nikogo, bo ja wiem, bo ja tego doświadczyłam. Ja nie widziałam ani diabła, ani anioła stróża, ani Boga, ani nikogo na swojej drodze. Nikt z nich nie raczył mi się pokazać i mi pomóc. I czemu? Patriotka, geopolityczka. Jest wojna polsko-polska. Polaków, patriotów, Polaków, ludzi, którzy są Polakami od pokoleń, prześladują w Polsce ludzie, którzy są na przykład dziećmi lub wnukami Niemców albo Rosjan albo innych krajów. I tak nas po prostu gnębią od czasu zaborów pierwszej i drugiej wojny światowej i to się nie może skończyć. I teraz Unia Europejska, czyli Niemcy i Francuzi, Niemcy, którzy chcieli budować cały świat, Francuzi, którzy z nimi kolaborowali, oni chcą nam dyktować, czy możemy mieć kolaborowali. Co to znaczy? Oni chcą nam dyktować, czy możemy mieć kopalnie, czy możemy uprawiać zboże, czy możemy łowić ryby. Kraje kompletnie skompromitowane, które powinny płacić Polsce reparacje. Francuzi, kolaboranci, praktycznie na samym początku II wojny światowej przystąpili do Niemiec i teraz oni wiodą prym w Unii Europejskiej. No ale heca. Artystka, fotografka, biznesmenka. Ja potrzebuję bardzo dobrego prawnika, no bo ja potrzebuję odszkodowania albo od policji, prokuratury, która przez 5 lat mnie krzywdziła, albo niech znajdą ludzi, którzy zgłaszali bezpodstawnie i niech oni mi wypłacą odszkodowanie. Ja chcę 1 000 000 złotych za te 5 lat nękania mnie. I to obchodzi, czy mi to da Skarb Państwa, prokuratura, policja, czy ludzie, którzy wzywali. Ja wiem, że ja po prostu 5 lat nie mogłam żyć, pracować, spać. I ktoś musi za to dzisiaj zapłacić. Oj, wiele by tu wymieniać i całe te. A i tak, zabrakłoby na to dnia. Przede wszystkim, żebym chodziła do kościoła i się modliła. Tylko, że ja po prostu nie wierzę w Boga. Oto Słowo Boże. Ewa to bardzo obrotna kobieta. Jedni, żeby omijać podatki, zakładają rewoluty, płacą w bitcoinach, zakładają fundacje. Ona zostawiła tą amatorszczyznę już dawno za sobą. Słyszeliście kiedyś o patencie na wnuczka? No to nasza babcia Gawinowa poszła z duchem czasu i rozkminiła całkowicie nowy patent na córkę. To było oczywiście... Przepraszam, że nie było wczoraj mojego live'a na moim kanale YouTube. W tej wiadomości głosowej na moim serwerze
Discorda, wszystko wyjaśniam. Nagranie jest na końcu tego tekstu, link do niego. Niestety znowu mam blokady na moim kanale YouTube przez złośliwe działanie internetowych hejterów. Nie mogę robić live'ów, filmów, pokasowano mi filmy. Nie mogę robić tego, co lubię, co kocham i nie mogę zarabiać pieniędzy. Problem blokady mojego kanału zostanie rozwiązany, bo blokada jest bezpodstawna, ale zanim YouTube zareaguje na moje zgłoszenie, wyjaśnienia i roszczenia wzajemne wobec osoby, która oszuka administrację YouTube, minie tydzień lub dwa tygodnie. Złośliwie zgłoszono do administracji YouTube, że naruszyłem czyjeś prawa autorskie w moich filmach i live'ach. To oczywiście nieprawda. Jeśli oglądacie moje filmy i live'y, to wiecie, jak je robię. YouTube pokasowało mi bezpodstawnie wiele filmów, robi to automat w sytuacji zgłoszeń. Nie rozumiem, dlaczego kłamstwa anonimowej osoby mogą doprowadzić do blokady czyjegoś kanału na YouTube. Bez dowodów, bez podstaw, ale skoro można komuś zabrać bezpodstawnie na podstawie pomówień dziecko, a skoro można komuś zabrać bezpodstawnie na podstawie pomówień. Dziecko, rodzinę, dom, majątek, a nawet wolność, to tym bardziej można komuś zabrać kanał na YouTube i jego własne filmy. To się stary niebezpiecznie rozkręca. Skończyły mi się już pieniądze. Nie mam dzisiaj pieniędzy nawet, żeby dać mojej córce Marysi na bilet do kina. A chciała iść dzisiaj po południu do kina na film Garfield z koleżanką. Jej koleżanka zobaczy Garfielda z kimś innym. Marysia na razie nie. Gdybym zrobiła wczoraj live'a, miałabym dla córki chociaż 50 zł z telefonów od widzów. Jak jej to wyjaśnić, jak jej zrekompensować te wszystkie przykrości, które przeżywa przeze mnie? Izolację, rozłąkę, poniżenie, niskie poczucie własnej wartości, uczucie, że jest gorsza niż inne dzieci, zamknięcie w domu dziecka, brak kontaktu ze mną. Nadal mamy zakaz kontaktu narzucony przez sąd rodzinny w Krakowie. Surowe warunki życia, złe traktowanie, samotność. Serce mi pęka, gdy o tym myślę. Moje dziecko spędza kolejne wakacje w Krakowie. Ja też. Upały w zabetonowanym, zanieczyszczonym mieście wykańczają. Nie mam czym oddychać. Nie mogę nawet nic kupić córeczce, bo internetowi hejterzy nie pozwalają mi pracować i zarabiać. Złośliwie poblokowano mi wszystkie bramki donate'owe, dlatego live'y na innych kanałach, platformach internetowych nie mają dla mnie na razie sensu. Jedyny powód, dlaczego poszła do domu dziecka. Dla dobra sprawy. Wymyśliła nawet nowy patent na domnego menela. Po prostu podała do siebie adres, pozostawiła otwarte drzwi i czeka na darowizny od swoich widzów. A ty możesz mi tego Netflixa jakoś udostępnić, bo ja nie mam. Nie, niestety nie da się udostępnić. Ale można wykupić dla trzech użytkowników? Bo zmieniali właśnie, wiesz? Bo już od zeszłego roku była akcja, że mają się zabrać za dzielenie kont. No i co? No i z jednego mnie tak właśnie wyrzucili, także musiałam sobie zamówić swojego Netflixa. No ale ja mam sąsiada, że on ma Netflixa na trzy urządzenia. Tak, ale to są trzy jego urządzenia. W sensie zarejestrowane te, które on używa. No ale on udostępnia właśnie różnym osobom i działa to. No to mnie wywalało. Aha. Słuchajcie, domofon dzwonił. Oho, trzecie podejście. Albo woda. Nieopłacone. Się zmieniło. Jak zaczęło. Ale nie, no to linkierek. Nie otwieraj linkierek, nie ma za co. Cicho. Mary Kay, polecam. Mary Kay. Dobra, cicho. Co oni bingo mają? Cicho. Podamy Mary Kay. Zamknij się. Czy ja was mogę zatrudnić? Boże. Słuchajcie, zapłacona przyszła dostawa. Nie wierzę, Ela. Wiem, że za trzecim razem. Elu, smacznego. No teraz jedziemy, co tam dostałaś? Kurwa, do drugiej. To już chyba nie będę wróciła. Rej, Elu, rej! Zwaliłem konia na to. Jak mogłeś? Boże, fu. Boże, jakie dno przy Eli? To jest naprawdę obrzydliwe. Ale nawet nie było śmieszne. Co rodzice powiedzą? Co rodzice powiedzą? Trochę komplement. Kochani, jak się cieszy? Dostałam skrzydełka z kurczoczka. Oje. Od razu uśmiech na twarzy. O. Smacznego, Elu. Smacznego. I co, będzie za tego kurczaczka live dłużej, czy nie? Czy podium? No chyba. Wow. I dostałam frytki i takie paszteciki.
I ja nie wiem, co jest gorsze. 54-letnia nastolatka, która nigdy nie przepracowała jednego pełnego dnia pracy, te przegrywy z tego Discorda, którym daje poczucie kontroli nad jej życiem za donata i jedzenie, czy ja, nagrywając o tym sylwetkę. Pyszne idee, paszteciki za pizza normalnie. Sztos. Wyślijcie znowu, błagam. No, po prostu było pyszne, nie? Ja jest lepsze ode mnie! To ja już tak nawet nie jestem taki. Kochani widzowie. Będę kończyć live'a. No chyba, że przylecie sobie coś dobrego do jedzenia. Jeśli nie możecie, to kończę live'a i zapraszam znowu w niedzielę, nie? Kurczę, ale piątek live. Nie wysłaliście ani nawet pizzy, ani nawet skrzydełek z kurczaka, ani w ogóle nic, kurczę. Trochę smutno, nie? Trochę smutno. A ja nie jadłam cały dzień, bo myślałam, że coś wyślecie, no. Dobrze, nie? Czyli co, kończymy, tak? Czy nie kończymy? W sumie szkoda, no co młoda, posiedziałabym z wami i bym poobgadywała różnych ludzi. Tylko kurczę, że nawet nikt mi nie wysłał skrzydła z kurczaka, ani jest tak trochę żalny. Popatrzcie, jaka jest przepaść między tym, co kiedyś nagrywała, te 8 lat temu, a co zaburzenia zrobiły z jej życiem na przestrzeni kolejnych lat. Andrzej Knaga, tak? Andrzej Knaga się z nią ożenił, bo to akurat wiem z tego uniwersum, ale potem został gejem. Trzyma się. Puść ją, bo ona pójdzie sama. No puść ją i podtrzymuj ją pod pachę. Nie no, dla mnie to jest creepy jak chuj. Cena jednego losu z jednym moderatorem na kole 10 zł. Promocja. Tutaj widać już były u niej zalążki schizofrenii. Tutaj nawet nie ma o czym gadać. U tych ludzi to zawsze jest milion przeplatających się wątków, czy to zawodowych, czy prywatnych. Poruszają wszystko i nic. No i ten rozpierdol emocjonalny i nieadekwatne zachowania do sytuacji. Ja powiem wam, że ja byłam tak wychowywana, że ludzie są dobrzy, trzeba im ufać, że trzeba się w życiu starać, rozwijać, wykształcić i wszystko będzie fajnie. Okazało się, że to było wszystko kłamstwo i cały czas trafiam na ludzi, którzy robią wszystko, żeby zniszczyć moje życie do reszty. Robicie mi jakieś nagrania. Ja jestem osobą publiczną, ale nagrywanie mnie w jakichś prywatnych sytuacjach to jest i publikowanie to jest niezgodne z prawem. Elu, ale dlaczego ty się tym wszystkim tak przejmujesz? To są tylko zwykli zapisni ludzie. No bo się przejmuję, bo... Słuchajcie, ja muszę ograniczyć te występy. No i swoją aktywność, dlatego że to wszystko, co się dzieje, to już jest nie do wytrzymania po prostu. Mhm. Elu, bez soczków najpierw byłoby lepiej. Spotkania spoko, a potem bez soczków najlepiej by były te spotkania. Tu o soczki chodzi. Nie, no chodzi o to, żeby ludzie mi nie wzywali policji. Żeby nie pisali donosów, żeby mnie nie fotografowali, żeby mi nie zamawiali nieopłaconych usług, żeby nie podszywali się za mnie gdzieś tam w internecie, jakieś fake wpisy, że ja niby ludzi obrażam.
Gdyby tego wszystkiego ludzie nie robili, to dałoby się żyć. Kurde, żeby ci nie niszczyli życia, tak? Ja w ogóle nie rozumiem, po co ci ludzie to robią. No bo z tym, że moja mama mi wyrzuciła do śmieci dwa kubki z napisem Ela Gavimbo. What? Bro, what are you talking about, man? Chce mi odebrać całkowicie prawa rodzicielskie do córki na podstawie opinii biegłego psychiatry. Pan Witold Sobejko, prezes Krakowskiego Sądu Rodzinnego, psychiatra stwierdził, że ja mam paranoję, schizofrenię, obsesję, że twierdzę, że jestem prześladowana przez służby. A tu ma ten kubek. I należy mi odebrać córkę, tak stwierdził biegły psychiatra. A Krakowski Sąd Rodzinny przyjął to jako jedyną przesłankę do tego, żeby mi odebrać prawa rodzicielskie. Pomijając wszelkie dowody, nagrania na moim kanale YouTube, zeznania rodziny, nauczycieli, sąsiadów. Liczy się tylko opinia biegłego sądowego opłaconego. Tak z ręką na sercu to tak naprawdę ciężko się tutaj śmiać, jak oglądam te filmy na placu zabaw sprzed 8 lat, gdzie wszystko było jeszcze stosunkowo normalne. Dziecko cieszy się ze wspólnie spędzonego czasu z rodzicami. Ciężko tutaj osądzić, co jest dobre dla dziecka, ale przy aktualnych okolicznościach, no i stanie zdrowotnym Gawinowej, no to niestety była jedyna słuszna decyzja. Tutaj nawet chyba nie ma o czym dyskutować. Tam psychika dotknęła już takiego poziomu, że pod wpływem mocnych, skrajnych emocji mogłoby dojść w pewnym momencie do tragedii. Ja już bym wolała, jakby oni po prostu zabili się, nie? Bo wtedy bym to jakoś odżałowała, przeżyła i mogłabym normalnie żyć. Ale jak oni się nad nią cały czas znęcają, non-stop, i ja o tym wiem, to ja... Ja po prostu nie mogę znieść tego cierpienia, które jest teraz już, nawet byłoby mi łatwiej znieść wiadomość o śmierci mojego dziecka, bo... No nie wiem... Co? Umarłaby i było, żebym wiedziała, że jej nikt nie krzywdzi, jakoś bym się pozbierała, nie? Ale jak ja wiem, że ją krzywdzą codziennie, to ja tego nie mogę znieść. W ogóle dlaczego, jak patrzę na tą Gawinową, to mam takie uczucie, jakbym widział przyszłość Marianny Schreiber. A co wy o tym sądzicie? Widzicie również jakieś podobieństwa? Zapraszam do dyskusji w komentarzu. Coś tam jest, stary, coś tam jest.